W pierwszym filmie powiem Ci, co to jest matcha i pokażę Ci, jak zrobić matcha latte. Jestem pewna, że słyszałeś już o matcha, a przynajmniej ją widziałeś. To modny napój, który widzisz pewnie na całym Instagramie z zielonym odcieniem. Ale co to jest matcha? Czym różni się od zwykłej zielonej herbaty? Matcha produkowana jest z rośliny herbacianej Camellia sinensis, która produkuje herbatę tęcza. Duża różnica między matchą a inną zieloną herbatą polega na tym, że matcha jest uprawiana w cieniu, co zwiększa ilość chlorofilu zawartego w niej, co nadaje jej jasno-zielony kolor. Z tej samej rośliny pochodzi zwykła zielona herbata. Matcha jest wytwarzana przez mielenie czystych zielonych liści herbaty w proszek, tworząc znacznie bardziej skoncentrowaną wersję. Badania wykazały, że matcha ma 3 razy więcej EGCG niż zwykła zielona herbata. EGCG to katechiny, klasa przeciwutleniaczy, które mają właściwości przeciwnowotworowe. Matcha może również zapewnić relaks i większą koncentrację. Zawiera wysokie poziomy L-teaniny, która promuje poczucie ogólnego dobrego samopoczucia i spokoju. Do tego zawiera kofeinę, co zapewnia zrelaksowany rodzaj czujności. Pokażę Ci, jak wykonać matcha latte. Używam do tego oczywiście proszku organicznego, który zwykle zamawiam na eBayu. Jedna łyżeczka lub nawet pół łyżeczki wystarczy na jeden duży kubek. Zalewam kubek do połowy gorącą wodą, najlepiej do 80 stopni podgrzaną. Następnie mieszam, ja używam tutaj takiego pędzelka, można użyć również łyżeczki. Jest taki przyrząd, który kupiłam w Ikei do pienienia mleka, ale ja dzisiaj będę używać do tego maszyny do kawy. I tutaj używam oczywiście mleka kokosowego i jak widać to mleko właśnie spieniam tutaj w moim ekspresie do kawy, ale tak jak Wam pokazywałam, można użyć również tego przyrządu. On jest w UK, kosztuje funta, czyli jest taki odpowiednik 5 zł. Należy to mleko najpierw podgrzać, bo w ekspres sam podgrzewa. Zalewamy naszą matchę takim mlekiem i mamy gotową matcha latte. Nigdy nie sądziłam, że zamienię kawę na cokolwiek innego, dlatego że bardzo lubię kawę, ale już od pół roku kawy nie piję, za to piję jedną lub dwie filiżanki matchy dziennie. Mam nadzieję, że film przypadł Ci do gustu.